Witam z Wrocławia, jest 29 maja 2015 roku. Chcę odczytać Państwu w tym miejscu apel Zarządu Głównego SDP, wystosowany 20 maja bieżącego roku z gazety Nasza Polska. Apel Zarządu Głównego SDP. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zwraca się do Rady Nadzorczej TVP SA o unieważnienie konkursu na prezesa i członków Zarządu Telewizji Publicznej. TVP nie wypełnia obecnie zadań, jakie są zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie jest prawdziwym medium publicznym. Obecny tryb wyłaniania nowych władz nie daje nadziei na zmianę tej sytuacji. W naszej ocenie potrzebne jest dziś szerokie otwarcie na organizacje obywatelskie i stowarzyszenia reprezentujące różne środowiska dziennikarzy, producentów, ludzi, kultury i twórców. Tylko w takim gronie już po wyborach prezydenckich możliwe będzie wypracowanie nowej formuły działania TVP. Dopiero po uzyskaniu w tej sprawie maksymalnie szerokiego społecznego konsensusu ponad politycznymi i środowiskowymi podziałami powinien się odbyć wybór nowych władz telewizji publicznej. Jest tu także oświadczenie Zarządu Głównego SDP z 18 maja. No i przedstawiona postać na stronie drugiej Agnieszki Odorowicz, która rzekomo jest kandydatką samego Bronisława Komorowskiego, Gazety Wyborczej, Szechtera i Kurskiego oraz członków samego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka. Którzy zaprotestowali przeciwko wyborowi prezesa TVP Brauna na kolejną kadencję. Zaprotestowali członkowie Rady Nadzorczej Tadeusz Kowalski, Leszek Rowicki, a więc proszę Państwa, nie o taką nam zmianę chodzi. Nie o partyjną zmianę nam chodzi w TVP. I nie o Odorowicz, ani oczywiście nie o Brauna, którego wzywamy do ustąpienia ze stołka prezesa TVP już od jakiegoś dłuższego czasu. Ale naprawdę nie chodzi nam o zamieniu stryjek siekierkę na kijek po raz kolejny. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrea z Wrocławia.